Witam Was tutaj, cześć, chciałem znowuż. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Miasto Szczęścia, Miasto Ogrodów. Jesteśmy w naszym mieście, co jakiś czas oczywiście staram się wchodzić do Cities i nagrywać odcinki. Pozostało dni do otwarcia metra na Woli, powinnam się teraz wyświetlić. Ja nie wiem ile to jest dni, bo nie wiem kiedy się pojawi ten odcinek kompletnie, ten to już w ogóle nie wiem. I mamy nasz tutaj handel, który tutaj na górce zaczęliśmy sobie budować i nim się dzisiaj tutaj zajmujemy oczywiście. Zacznijmy od czegoś prostego. A mianowicie, czy tu wszędzie... A, bo to jest część mieszkalna. To tu będzie część handlowa pewnie. Chociaż na górce rzeczywiście mieliśmy zrobić... Ale tutaj jest i tak dworzec, to możemy właściwie w ten sposób zrobić. Tutaj sobie zrobimy handel, przy okazji jest na niego dosyć ładny popyt. Więc to będzie dosyć dobry pomysł. Zróbmy tu sobie dzielnicę dla tej części, bo oni tutaj nie mają żadnej dzielnicy. Jeszcze. A, i mi się przypomniało teraz, że tutaj ma być platforma startowa. Powiem, jeżeli się zrobi dzień, budżet jest idealny, możemy to postawić. A na pewno to by podniosło nam tutaj komfort naszych dzielnic tutejszych. Więc prawdopodobnie to dzisiaj nawet może zrobimy. Ale, dobra, ale póki co jest noc, a w nocy zbytnio nie da się dużo rzeczy robić. Więc tak, zacznijmy od tego. Czy jakieś ciekawe dla Was przepisy, recykling moglibyście robić? Czy coś jeszcze? Wysokie ceny, o to jest to. Moda na parki. No nie. Targi, książki, tak, ale wy tu nie macie żadnej biblioteki. Już nie macie żadnej, jakiejkolwiek edukacji chyba tutaj nie macie. Ale bibliotekę to akurat byśmy mogli ją jakoś tutaj schować gdzieś. Nie jest biblioteka, tu jest biblioteka. Chyba nie ma innego miejsca, tu jest inne miejsce. No, to nawet byłoby dobre miejsce. Proszę bardzo, a co do całej pozostałej edukacji, której tu w ogóle nie ma, to musimy ją tutaj rozmieścić, bo tutaj zaczęliśmy nową część, bym powiedział, naszego miasta. Może to się jeszcze dalej rozwinie, kto wie. Czekaj, możemy właściwie? Tak, czekaj. Możemy jakby coś. Okej, no to kto wie. Natomiast, no, ciekawie to dosyć wygląda. Mamy średnią, mamy podstawówkę, czyli mamy wszystko, co nam potrzebne. Dobra. To teraz zamienię. Jak jest tutaj z pocztą? Jest dobrze. To jest najważniejsze, pamiętajcie. Poczta to jest świętość w moich miastach. Jak ktoś jeszcze nie zauważył, odkąd się pojawiła poczta, to ja ją od razu zakochałem się w niej. Dalsze mędza. Tu będzie jedna ulica. Tu będzie się droga ciągnąć tak gdzieś dotąd. Jesteśmy na minusie. Co to ma znaczyć? Się pytam. Ja się naprawdę pytam, co to ma znaczyć. Teraz tak, ta droga tutaj tak dosyć dziwnie skręca. My ją sobie pewnie przebudujemy za chwilę. Ona faktycznie tam ma zjechać gdzieś, ale to jeszcze trochę dalej. Ja trochę sobie wyciągniemy, bo ona faktycznie ma tu mniej więcej gdzieś w tych rejonach skręcać, ale no, powiedzmy, że gdzieś tak może by jechała i byłoby też dobrze. Tu sobie zrobimy podłączenie, proszę bardzo. I tutaj, a właściwie to może gdzieś tutaj byśmy zrobili to podłączenie. To by mi się tutaj ładnie połączyło z tą drogą. Tak, to jest nawet lepszy pomysł. Tylko tak, jakby to zrobić. No, najpierw trzeba wyburzyć to. To już Cities będzie mieć... Okej, okay, dobra, chcę ze mną dyskutować, negocjować. Dobra, to tu byś musisz skręcić, bo ja inaczej tego nie zrobię. Okej, okay, tu jest całkiem nieźle. I teraz jakbyśmy to zrobili... Okej, okay, widzę. Ale nie, ja bym chciał to tu. Nie. I ja bym chciał wrócić do miejsca, w którym właśnie budowałem tą drogę. To jest już dużym wymaganiem. I tutaj to wszystko pobudować, jak było przed chwilą, na pewno, pod takim kątem. Dobra. No i tutaj tak samo prawdopodobnie to zrobimy. Czyli jedziesz sobie droga z daleka. Później tutaj zrobimy podłączenie. Nie, dalej jeszcze. No może gdzieś tutaj, o. I tutaj sobie byśmy zrobili wjazd.
Okej, wygląda to dziwnie, ale to nic nowego w moich miastach. Tak, to chyba jest oczywiste. I tak samo tutaj sobie już to postawimy, ale tutaj już bez żadnych wymysłów. No i tak, najważniejsze. To jest nasza nowa dzielnica handlowa. Oczywiście handel ten, który jest dla nas najważniejszy, czyli bioeko i tak dalej. Damy tutaj też biura IT wysokiego, czyli te wysokie. Po co? Po to, żeby wyciszyć to z daleka i ładnie wyglądało naprawdę z zewnątrz. Więc tu sobie damy jedną część całkowicie na IT. Natomiast w pozostałych miejscach tylko po to, żeby odciszyć, albo właściwie wyciszyć od całej reszty. Sobieśmy zrobili ścieżkę. No, dokładnie. Wyłącz to. Dobra. Wracając do naszych biur. Tutaj będzie się budować więcej pewnie. Tutaj dotąd i później tutaj całą tą trasę będzie jeszcze przebudowywana prawdopodobnie. Możemy to sobie tak zabudować. Tutaj, tu też i tutaj, w tych miejscach, gdzie możemy. Chciałem powiedzieć wspaniałe redipy, ale bym powiedział, że się zacząłem powtarzać, więc nie. Dobra, no i tutaj, nie tutaj. Tutaj w pozostałej części oczywiście się wszędzie możecie budować przy handel. A wiem, że chcecie tego, bo patrzyłem na popyt, nawet nie muszę się patrzeć, on tutaj jest na wierzchu wyciągnięty. A no jednoznacznie pokazuje, że chcecie tutaj się pojawić. Zaistnieć, że tak powiem. No i abyście chcieli bardziej zaistnieć, mogę. O, już widzę, że już jesteście. Mam pieniądze, ale wiecie, w sensie to by naprawdę ładnie wyglądało, ale mówiłem, że dzisiaj chcę postawić naszą platformę startową. Jakby to zrobić, żeby postawić jedno i drugie? Ile kosztuje platforma startowa? W takim razie jest pytanie. Wieście, to możemy postawić. A będzie cudnie wyglądać. Chociaż nawet bym mógł postawić to w tą stronę. Nie, bo tutaj ładne drogi się jeszcze zejdą. Ulala. Wiecie, co to jest? To jest katedra Notre Dame. Tylko tutaj nasza jest przetłumaczona. Jest dużo mniejszej skali. Bardzo dokładna. To jest ten z wszystkich tych zwiastunów w Cities, w tych pierwszych. To jest ten budynek. O, widzicie, jest ładnie pięknie podświetlana, że niby można go samemu budować i tak dalej. Ale co najważniejsze, no spłonęła. Dach cały spłonął. Już, wybaczcie, nikt o tym zbytnio nie pamięta. Wszyscy się pamiętają, ale nikt o tym nie mówi. Może w ten sposób. Dobra, no to postawione. Do kolejnego po prostu sobie weźmiemy kredyt lub coś innego, zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o całą komunikację tutaj, to będzie oczywiście kolej jednoszynowa. Oczywiście mówię na mowę, no bo co innego. Nasza kolej jednoszynowa będzie tutaj jeździć górą. I na przykład najbliższa stacja. No tak, tutaj jest to, więc tutaj nie będziemy tego wmontowywać. Ale prawdopodobnie tutaj zaistnieje nam pewna stacja. Bo tu jest jeszcze trochę więcej miejsca ogólnie. I prawdopodobnie to byłoby nawet całkiem niezłe i wręcz wskazane miejsce. To naszą pocztę trzeba by nie przenieść. Jakieś inne zacne miejsce, z którego będziesz mieć dostęp do wszystkiego. Tu będzie ładnie na rogu wyglądać. O, dokładnie, dobra. Zawsze lubię, jak wszystkie budynki ładnie wyglądają na rogu. To tutaj sobie postawimy naszą stację. Okej, my ją sobie postawimy mniej więcej w ten sposób. A tutaj z tyłu, żeby nie było, że tak będzie nudno, postawił sobie piękną biokopułę. Idealnie. No i teraz tak. Tutaj będzie jechać górą później nasz pociąg. Bo on tam dalej będzie jeszcze jechać. On tutaj nie kończy trasy. Tylko tutaj trzeba trochę jeszcze przestawiać tą stację, bo niestety mamy zmianę gruntu. Właściwie dosyć dużą. Jeżeli chodzi o wysokości i oczywiście nie jest takie łatwe. No ma, stąd tutaj będzie już prościej. Tu wystarczy ciach, 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 ciach. I tu jeszcze za chwilę zobaczymy, ale tu prawdopodobnie jakoś to jeszcze pokręcimy, wykręcimy, aby to jakoś ładnie wjechało. Natomiast stąd, tutaj sobie zrobimy podłączenie, stąd, tu. To byłoby marzenie. Ale widzę, że jest tutaj dużo dróg. I one nie pozwolą mi na to. Szkoda. Szkoda bardzo. Powiem tyle. Szkoda bardzo.
Może w tom uda mi się wjechać? Nie, bo ja to zrobię, tak? Tak czy siak, tylko pytanie z jaką pomocą gry, czy bez pomocy gry? Czy na takiej wysokości da się już... Tak, da się już przejechać nad tym. No to świetnie. W takim wypadku jednak nie będziemy jechać tej ulicą, a pojedziemy górą. I to dosyć epicką górą, jak widzicie. Bo całkowicie to omijamy tutaj całą podlogę. Przy okazji ludzie będą zadowoleni, że nie będą przed oknami czegoś takiego. A dopiero tam będą pewnie mówić, co to ma być. No bo gdzieś tutaj będzie jeszcze kolejną stację montujemy za chwilę. Tak, bo tutaj głównie komunikacja będzie kolej jednoszynowa i tramwaje. Pociągi tutaj są też. Ale ten pociąg będzie jechać na przykład do naszej platformy startowej, więc dużo, dużo dalej. Dobra. To tutaj z kolei by było dobrze to pomieścić. No nie, tu musimy przejechać na drugą stronę, widzę, żeby nasze budynki się pomieściły. Dobra. No dobra, to jest wpisane w koszty straty. Powiem tyle. Okej. No i tutaj powinno to całkiem ładnie wyglądać. I teraz tak, tutaj nad tym będzie trzeba przejechać. No to jednak niepotrzebnie schodziliśmy. Jeszcze ten jeden kawałek. O. Okej. Nie, tutaj możesz zejść już do tego poziomu właściwie. Tylko tutaj byśmy właściwie... Czekaj. Tak. I tak. No, całkiem ładnie tutaj to wjeżdża, jeden drugi gudą. No bardzo na okrągło, ale najważniejsze jest to, że celuje się te środki i dojeżdżamy tam, gdzie mieliśmy dojechać. To jest najważniejsze. Kolejna stacja będzie z kolei już inaczej postawiona niż większość tych aktualnych budynków. No, to bym chętnie tu postawił. Ale by ładnie wyglądało. Ale to wiem z zasady, że to tak nie da się tego postawić. Szkoda bardzo, bo to jest piękny budynek. W takich ukierunkowaniu on to jeszcze po prostu nie wygląda. Może jakieś autobusy by tu były. Ale bez tego budynku. Na autobusy raczej nie ma co liczyć. Jest chyba jakiś autobus, jeździł? Nie, jednego nie ma. Myślałem, że na dole puścimy jakiś autobus, ale najwyraźniej nie zabiłem tak. No to skoro nie ma autobusów i jest jakieś metro na dole, co oznacza, iż na tyle powinniśmy już skończyć. No, budynek będzie ładnie wyglądać, bo widzę, że tutaj okolica to i tak nie jest jakaś bogata. Nie, no oczywiście. I postawmy sobie tutaj kolejną część, czyli tą stację. Taką bym chciał postawić, ale widzę, że to też będzie co najmniej w dyskusji z grą. Może taką zwykłą tutaj by się zmieściła? Też wątpię, bardzo wątpię. No. Okej. Widzę, że podzielasz moje wątpienie, gra. Tylko, że ja miałem nadzieję, że nie będziesz wątpić. To kolejną stację musimy sobie postawić tutaj. I możemy ewentualnie tutaj postawić ten dworzec. Chociaż dworzec sobie postawił w bardziej jakimś punkcie przesiadkowym. Gdzieś tu może postawimy go. Chociaż tutaj... No a nie, tu będzie na razie taka jedna zwykła stacja i za chwilę będzie punkt taki przesiadkowy. Bo tam sobie dociągniemy po prostu wszystko. Okej. To tutaj sobie zróbmy dzięki temu większą drogę. Ona będzie odchodzić prosto od tego. Dobra, czy do tego już mi się uda to postawić? Nie, to, tak. No to pięknie. Oczywiście wydanie z znaczeniem tego słowa, bo powiecie. Po polsku można powiedzieć dużo rzeczy w różnych wersjach. O. I taki zakręt mi tu w miarę odpowiada. Tu byśmy zmienili to na to i dobra. No bardziej kompatybilnego i ładnego tutaj nam niestety nie wejdzie. To już wiem, znam. Znam zasady gry. Dalej, jak tutaj już nasza kolej, to będzie osobna linia. Będzie jechać tutaj dalej chyba. Chociaż dobra, możemy przyciągnąć do miejsca przesiadkowego, możemy w sumie dociągnąć tą linię nawet. No to będzie tak po prostu przejeżdżać. Okej. I tu będzie kolejna stacja.
a z kolei od tego miejsca, i to będzie też na takiej drodze postawiona, to już będę zwadzić z zasady innej, bo po prostu. I stąd będzie jechać, 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 i tutaj obydwie muszą po prostu w to wjechać. No, widzimy, że tutaj jest dosyć gęsto, ale będzie ładnie. No i stąd będzie jechać sobie nasza linia, tędy, tutaj się jeszcze nie cieszę, i tędy, i tutaj będzie jeszcze za chwilę kolejną stację postawimy. Może postawmy ją od razu, żeby się nie przestawali cieszyć. Tylko jakby ją postawić, żeby było to we wszystkich wariantach, które mnie interesują. To na razie może sobie przestawmy. To się za chwilę tam wydojdzie prawdopodobnie. Spokojnie, ludzie. Bo tu jest mieszkana, to też tak zbytnio tej dużo tej kolei jednoszynowej nie mogę postawić, bo ona jest głośna. No ma, w tym miejscu jest dobre miejsce na tą, na szkołę i na kolej jednoszynową. Nie, na szkołę przestawimy bliżej. Jak drogę zaraz zbudujemy do naszego wąsu przyszłego. Tutaj, tu z powrotem i będziesz leżeć tutaj. Natomiast tutaj sobie damy kawałek dalej. Kurczę, trochę jest niedobrze, że to aż tak odbija. I tu ten kawałek ziemi kolejny chyba będzie trzeba kupić. Mimo wszystko. Myślałem, że może nie, nie będzie trzeba. No widzę, że nie ma bata, że trzeba. No no. Sobie może w ten sposób postawmy tę drogę. Okej. Tu już widzę, że był pociąg. O, przestawiło się drodze. No to jak ładnie. Uwielbiam tą grę. Zmieniam zdanie, uwielbiam tą grę. Tak, i tu sobie zrobimy, że to po prostu jechało tędy, a tamta droga do nas dojedzie. I gdzieś tam będzie nasz węzeł przesiadkowy. Dobra, to jest nawet dobre myślenie. Łączy obydwie rzeczy, które, na których mi zależy. Wow, ale rozwaliło wszystko naraz. Nieźle. Dobra, no i tu będziesz sobie wykręcać. Teraz czy tu mi to wejdzie? Nie, tu mi to już nie wejdzie z powrotem. Szkoda. Ale może szkoła wróci. Szkoła na pewno wróci. Już to widzę. Okej, dobra. I nasz tramwaj, zwany pożądaniem, sobie dojedzie gdzieś tutaj i tu po prostu wykręci na naszej pętelce. O! Cyk. Cyk. Dobra, tu dojedzie sobie gdzieś dotąd. I tutaj sobie zrobimy tam większą pętlę. Może nawet ona gdzieś ona tutaj zostanie. Zobaczymy jeszcze. O! Fikumiku bym powiedział. nazwałbym to w jeden sposób, fikumiku. Bo tego inaczej się nie da nazwać, jak ja to zrobiłem. Pamiętajcie, podpowiedzi budowlane są wspaniałą rzeczą. Jak może zauważyliście właśnie na naocznym obrazku, nasz tramwaj wyjeżdża poza mapę. Tak, dokładnie. I ten tutaj za chwilę pewnie się przestawi z powrotem. A, jest dokładnie. Mówię. I cię po prostu przestawmy na przystanek. Ten tu po środku. To jest na razie chyba dobry pomysł. Okej, i tutaj jest zbyt dużo tych przystanków, ale na takie, ale takie miejsce, więc już niech będzie. I tu będzie przystanek jeszcze jeden. Tu wywalmy skrzyżowanie, bo to jest niepotrzebne. I tutaj widzę, że już jest chyba całkiem nieźle. Dobra, no to tutaj całkiem dobrze to rozwinęliśmy. Z czasem nawet jeszcze jest całkiem. I jest dzień, co oznacza, iż możemy zacząć planowanie naszej platformy startowej. Platforma startowa będzie właśnie na takim podniesieniu, jak tutaj to widzimy na załącznym obrazku. Zazwyczaj się to robi niżej, tego typu obiekty w realu. Ale my jesteśmy w City Skylines idealnie, a to są dwie różne rzeczy, więc nie musimy się tym w ogóle interesować. Jak to jest naprawdę? Oj, trochę za daleko tam poszło. Dobra.
Okej, okay, tutaj nasz drut się trochę zepsuł. Nie ma, no tam drogę to jeszcze później sobie nad nią popracujemy, tak? Jakieś rzeczy na dole prawdopodobnie pozostawimy, ale mimo wszystko chcemy, żeby to jak najlepiej wyglądało. Wow. Chcielibyście jechać takim wąwozem? Bo ja tak. No okej, okay, dobrze, nasze plamy na razie tutaj chwilowo są w kategorii wstrzymane, jeżeli chodzi o dostawę prądu. No zrobimy sobie ją na razie drogą niekonwencjonalną, czyli w ten sposób, i zaczęło nam się robić noc, więc musimy zatrzymać grę, aby tego nam psikusa nie zabiła. I sprawdźmy, gdzie jest nasz budynek. Budynek był gdzieś tutaj. Jest on ogromny. I jest on ogromny. To jest moja odpowiedź na zadane pytanie. Byłoby dobrze, jakbyśmy go wykręcili. Poczekajcie. Poczekajcie, bo on aż taki duży nie miał nie być. W którą stronę? Bo jak stąd wjedzie nasze pociągi, to byłoby miło, jakby one miały stację tu od razu, czy przejechały pod nim. Może niech przejadą pod nim właściwie. Nie zmienia faktu, już tak jest za mało w tym miejscu. Oj, nie, to nie była ta opcja. Czemu tu nie ma Ctrl Z? Trzeba byłoby użyć modów, których tutaj nie ma. No tak. Okej. Okay. I się skończyła ziemia. Skąd my bierzemy ziemię? Tutaj w tym mieście. Nie ma jakaś gdzieś kiedyś wódka czy coś. Tam jest jedna wódka. Nie ma, to tutaj musimy dążyć. Chwila. To jest scenariusz, prawda? I my nie możemy zejść poniżej zera. Jesteśmy na pauzie, chyba to nas uratowało. Czekajcie. Hehe. Wygraliśmy. Okej. Ale mocno na nagle zeszło konto. Mówiłem, wiedziałem, że grunt to nie jest tania rzecz. No, przestawmy ciebie tutaj. Tak samo naszą drogę wspaniałą. Na razie ty tu będziesz tutaj działać. Jakoś. Nie wiem jak, ale jakoś tu będziesz na razie działać. O, masz podłączenie. Prąd sobie sam zrobiłeś. Woda. Masz wodę. I podłączmy cię do całej komunikacji plomowej. Która tutaj mogła być trochę... O, w tym miejscu mogła być trochę kłopotliwa tycha. Przepłyniesz? A, przepłynie. Problemu. Nie ma co się bać. Może coś jest nie tak. Ja ewidentnie widzę, że jest coś nie tak. Jak bardzo nie będę mówić, że wszystko jest okej, okay, to jest coś nie tak. Na przykład ta woda, która tutaj się znikąd wzięła na górze, to jest dziwne. Dobra. Tu sobie zróbmy połączenie i tutaj tak samo. Dobra. Jakby coś nasze plany mają dojście. I teraz najważniejsze, czy nam się ten budynek tutaj już zmieści. Na razie go wybudujemy, bo on będzie od tej strony. Chyba to jest za mało miejsca, ale zaraz zobaczmy. Coś, na razie go i tak nie postawimy, bo jesteśmy na pauzie i nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy. Dobra, już mamy, ale teraz tak, zobaczmy go. Okej, okay, tutaj się zmieści. Tylko, że jest woda. Tylko, że jest woda. I do gruntowej drogi bym też nie chciał go zbytnio stawiać. Zatem po krótkiej przerwie, no i od razu zaczynamy od tego, że tak, mamy postawione naszą platformę startową, natomiast rzeczy ważne i ważniejsze. Musimy mieć tu jakieś podłączenie, a nie ma lepszego podłączenia niż też bardzo coś takiego. Tylko tak, mamy tutaj nasz piękny park, jeden z moich zresztą ulubionych.
I musimy go trochę przestawić, ponieważ on jest na trasie naszego mostu pociągowego. A nie chciałbym, żeby to wpadło nam na trasę mimo wszystko. Więc tak, nowy kawałek ziemi, może niekoniecznie w tym momencie. I tak, widzę, że mamy mało pieniędzy, więc trzeba przyspieszyć na maksa czas, bo ten most będzie kosztować dużo. Ogólnie samo to wszystko kosztowało dosyć dużo, więc chyba nie muszę tłumaczyć, że nasza gospodarka jest trochę napięta, jeżeli chodzi o budżet aktualnie, no ale miejmy nadzieję, że jakoś to powinno pójść. No ma, widzimy, że jest krzywo, jest niestety krzywo, musimy coś z tym zrobić. Dobra, natomiast tak, zróbmy, żeby to w miarę prosto wyszło. Czyli odtąd musimy jakoś tak tu dotąd. Okej, okay, czyli mniej więcej w tym obszarze. O, i mamy to. I sobie tu zjedźmy. Tak, tak, dobra. Zróbmy sobie kawałek tunelu i tutaj byśmy zrobili wyjazd. Okej, okay, widzę, że to będzie i tak ciekawy wyjazd mimo wszystko. Teraz zróbmy sobie, na jaki on byłby idealnej wysokości. Okej, okay, czemu nie macie prądu? To jednak pauza. Którędy wy macie dostarczany prąd? Ej, ja się pytam tak na serio. Tu. Tutaj dochodzi... A nie, czekaj. Ogólnie nasze aktywa wodne spadły coś. Ci nie mają wody. Co tu się stało? Bo niby wszędzie jest prąd. Tutaj jest podłączane. To jest też podłączane. Tu mnie fabryki posiadały trochę. Niedobrze, niedobrze. Czemu nie mamy prądu? A tutaj to niby wszystko działa. Chyba, że w przemyśle gdzieś mamy jeszcze jakąś elektrownię, ale nie wydaje mi się. Tu mamy naszą... A, to jest taka elektrownia, to nie. Coś siadło. Coś ewidentnie coś siadło. Tu mogę dorzucić sobie trochę tej wody faktycznie do nich, ale to nie o to chodzi. Pytanie jest w czemu... No tutaj faktycznie coś wylało, ale to nie jest jeszcze to, żeby pół miasta nagle nie miało prądu. Coś innego tu się musiało wydarzyć. No, trochę prądu wróciło? Nie, jednak go nie ma. Pytanie teraz, czy ja jestem w stanie to wytłumaczyć, zanim mi zaczną uciekać od mieszkańcy. No nie wiem. Czarno to widzę. Chyba trzeba postawić tę elektrownię. To kosztuje 80. To kosztuje 90. Jest już lepiej z prądem? Nie. Z prądem bynajmniej nie jest lepiej, ale jest coraz gorzej. Przynajmniej pieniądze zaczęły się pojawiać. No ma. Trzeba postawić nową elektrownię. Elektrownię postawimy sobie po tej części, żeby mi tutaj to działało. Więc tutaj dajemy sobie drogę. I stąd zróbmy jakieś do niej byle jakie podłączenie. Póki co. Okej. Mamy pieniądze, możemy postawić. Świetnie. Było blisko. Dobra. I mamy podłączenie. Prąd wrócił. O, i ogólnie. Akurat jest idealnie. Świetnie. A, było zimno może. Chyba tak. Dlatego to wszystko siadło. Jak tam ludzie korzystają z tego, z tej stacji tak, a z tej ktoś do niej idzie. No dobra, i tutaj jest jakiś pociąg, czekaj. Sprawdzę tylko dla pewności, że ktoś korzysta z moich linii. Z tej linii to ogólnie dużo chyba. A, bo to jest ta linia. Tak. No to z tej to nie dziwię się, że dużo ludzi korzysta. Dobra, ale wracając do naszego meritum, czyli do tej części, wyrównajmy teren. Ojojoj, niedobrze, czekajcie. Nie możemy zejść poniżej zera. Mamy bardzo niedobrą sytuację. Okej, okay, możemy zejść z budżetem na prąd do 100%. To na pewno. Natomiast z tego co widzę, musimy wziąć chyba i to. To nie jest dobrą wiadomością, ale dobra.
mam nadzieję, że to się zwróci. Wzięliśmy na to dosyć dużo kredytów. Okej, okay, widzę, że tutaj już zaczęło się to w ogóle składanie tego. I skąd ja dam nasze ciężarówki? Okej, okay, z dworca. Z najbliższego dworca towarowego. Świetnie. Dobra, gdybym, żebyśmy zaczęli znowu zarabiać. W sensie, no już w miarę z tym jest dobrze, ale tak czy siak. Dobra. Tutaj jest nasz wyjazd, więc tutaj sobie zróbmy... O, dokładnie coś takiego. I wtedy na spokojnie sobie zrobię tutaj wyjazd. Pomijając to, że jest noc i to jest największy problem aktualnie, to świetnie idzie nam. Okej, okay, musi być niżej. Bo trochę do góry mimo wszystko podjeżdżał. Dobra, w ogóle jutro będę nagrywać, taka ciekawostka. Bo odcinek teraz, który dogrywam, ma trwać w ogóle 10 minut. Jutro będę dogrywać końcową część co do nowej linii Mechta. Trzeciej mam na myśli. Będę jutro to dogrywać kawałek. Więc będzie ciekawie. Zobaczę co mi się uda dograć. Słowem to chciałem powiedzieć. Chyba już to. W sensie no, dziwię się jak nie jutro, ale... Okej, nie. Próbuję ustawić tak, żeby był w miarę sensowny i znośny wyjazd, ale widzę, że z tym to będzie trudno. No ma, to tak. Stąd możemy to wywalić. Teraz tak, mamy ładny zysk, więc teraz ten nasz kredyt, jeden, który mieliśmy, będzie można już wyrzucić, co jest świetną wiadomością. Okej, no ma, to jest ta wysokość, którą musimy obrać teraz tutaj na tym kursie. Na tym kursie zagłady. Dobra, dojdziesz sobie dotąd, tutaj sprawdźmy. Jest on równy? Jest równy. Promy, wracajcie na swój kurs. Czyli damy wam tutaj podłączenie. Oczywiście, że to musi być tak zrobione, żebym nie mógł tego zrobić tak po prostu. Stąd tu. I stąd. Ty tu. Czemu nie chcesz? Ja chcę. To już jest odpowiednia przyczyna, czemu ty też powinieneś siedzieć. Dobra. No, nawet trochę lepiej wygląda to. No i teraz zrobimy sobie tutaj podłączenie stąd. Tak, w teorii powinniśmy teraz pojechać tutaj do góry dosyć dużo. No po prostu to sobie trochę zmienimy. Tutaj to, jak to wygląda. No tutaj sobie jeszcze puścimy to normalnie na takiej samej wysokości i dopiero stąd zaczniemy jechać do góry. I to najlepsze, stąd sobie już prowadzimy krętą. Ale to było jeszcze trochę ciekawsze. O, tak i na no mniej więcej. Tylko sobie dodajmy krętą. O co nie. W ogóle ja sądzę, że tego miejsca będą dosyć duże ruchy turystyczne, więc jeszcze prawdopodobnie tam dostawimy trochę rzeczy. Okej, okay, dobra. Udało się dostawić. To mamy podłączenie jakby coś już kolejowe. Przy okazji zaraz spłacimy kredyt. Bo ja bardzo nie lubię mieć kredytów. Tak samo jak w prawdziwym życiu. Nie mam i nie zamierzam mieć. Ale ma, spłaćmy większy najpierw. I jak dobijemy do OK, to spłacimy ten. Świetnie. No ma, no to całkiem nieźle nam idzie, jeżeli o spłacenie kredytów. To jest podstawa, jakbym powiedział. Natomiast jeżeli chodzi o te rejony, to my tu sobie zrobimy ruch jednokierunkowy. Tak, będzie to ładnie wyglądać przy okazji. Więc proszę bardzo, i tramwaje tutaj będą też jeździć prawdopodobnie. Może jakoś je tutaj sprowadzimy jeszcze. Chociaż wiecie co, na przylądkach nie powinno być takich komunikacji, albo gdzieś podjedzie może ewentualnie. Tak, może w ten deseń. Żeby podjechał jakieś miejsce i właściwie na tym byśmy skończyli. Natomiast tak, jeżeli się zastanawiacie co ja tutaj robię, to ostatnią rzecz na dzisiejszy odcinek, czyli chcę postawić tutaj stację pasażerską. Tak, biorąc pod uwagę jaki mamy budżet ogromny, to jest co najmniej głupi pomysł, ale przypominam, że sprzed chwilą spłaciłem dosyć dużo kredytów i można je za chwilę ewentualnie nawet zaciągnąć jeszcze raz. Co oczywiście byłoby głupotą, ale może jestem głupim człowiekiem. Dobra, ten tunel ładnie wygląda, jak tak go wyprowadzimy. Teraz tylko musimy doprowadzić do niego drogę i nasz
dworzec. Się zastanawiam, bo możemy postawić albo taki zwykły dworzec, albo postawić trochę większy z tendencją na to, iż raz, może doprowadzimy tutaj kolej jednoszynową, jeszcze nie wiem skąd, i dwa, ważniejsze, żeby dojeżdżało tutaj więcej pociągów. Jakiś punkt przesiadkowy od tej strony, dobra, to brzmi jak dobry plan. Taki trochę węzeł tutaj powstanie. No, to teraz tylko musimy zastanowić się, jak zrobić z tymi drogami. Pomijając to, że to będzie więcej kosztować, to musi być, okej, całą kratkę od tego. Na takiej odległości. Na takiej odległości powinno nam spokojnie... A, tylko że to jest nie ta część. Tak, jeszcze to byśmy włączyli, bo było chyba idealnie, prawda? Ogólnie nas nie stać na dworzec, ale jakbym patrzył, no ma, wczepi się. 70 tysięcy. To chyba trzeba po prostu chwilę poczekać. Albo wziąć kredyt, tak? To zależy. W ogóle tu się zaczynają robić korki, jak może zauważyliście. Co do wjazdu do naszego miasta. Od tej strony. Może daliśmy im funkcję opłaty i to im się chyba ewidentnie nie spodobało. Ale no cóż, no trudno. Nie wszystko w życiu jest dobre. Ja się zastanawiam, czemu oni jadą tylko jednym pasem. Bo to jest bardzo głupie. Może to chodziło o to, że ten pas tylko zjeżdżał w jedną stronę czy coś, ale... W ogóle tutaj są chyba nie za ruchy. Poczekajcie, sprawdźmy, jakie są zarobki z tego przejazdu. Przychody, bramki... 152. Ładnie. Całkiem ładnie to idzie. Dobra, możemy postawić nasz dworzec. Uwaga. Co? Coś nie ma prądu? Trochę obniżyłem, a ty nie masz wody, a nie prądu. To coś innego bym powiedział. Ale dobra, spokojnie, możemy temu zaradzić w prosty sposób, dając tyle tutaj wody, abym nie musiał o tym myśleć już przez najbliższe lata. Dobra. Masz wodę, tutaj co do wody, tak, tutaj jest całkiem nieźle. Mamy nasz dworzec, dociągnijmy sobie linię i tak. Co do całej tutaj reszty w tejże okolicy, ja to sobie podobię za chwilę. Jeszcze w wolnym czasie. Tak, żeby to już było ładnie wyglądało, przy okazji trochę jeszcze czasu nabiję. I pieniędzy. Więc nie przejmujcie się tym, w kolejnym odcinku wam pokażę mniej więcej, jakie były efekty tego. No i co tu dużo mówić wam. Tu będzie jeszcze się trochę tego działo, rzecz jasna. Ostatnią rzecz, jaką zrobię tutaj, żeby nie było, że nie widzieliście, tutaj będzie drugi wjazd. O. I to będzie... Nie, tu dajmy sobie kawałek prostej nawet, tunelu. Żeby dojeżdżało sobie tu. I tu sobie zrobię podłączenie po prostu. O. Będą na nasze te pociągi wjeżdżać. I stąd prawdopodobnie zrobimy sobie jakiś prosty most. Albo jeszcze nie wiem właściwie co, ale musimy na pewno zrobić podłączenie z tą częścią, więc może nawet zrobimy most i tutaj gdzieś tą częścią, tutaj do tych pociągów się to wczepi. Nie wiem, to pomiędzy odcinkami zrobię, żeby po prostu nie marnować na to czasu, bo tak jak mówiłem, nasz scenariusz jest bliżej końca niż, no, ale mimo wszystko trzeba jeszcze trochę nad tym popracować i zwiększyć na pewno handel. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Mamy tutaj naszą platformę startową. Tą wyspę, tak jak mówiłem, dopracuję na przełomie najbliższych odcinków. No i co tu dużo mówić. Nazwy dla naszej platformy startowej, nazwy dla pierwszej rakiety możecie pisać w komentarzach. No i co dużo mówić. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!